poświęconej profesorowi Odonowi Bujwidowi. Na temat profesora Odona Bujwida ukazało się wiele artykułów, ale uważam, że pewne sprawy wymagałyby uzupełnienia. Profesor Odon Bujwid chłopięce lata spędził w Zułowie. Patriotyczna atmosfera domu Piłsudskich i Bilewiczów, jak również piękno przyrody, wywarły wpływ na przyszłe działania i życie profesora Odona Bujwida. I teraz przystąpię już do czasów studenckich. Odon Bujwid rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku medycznym. Jego strategia polegała na tym, żeby przejść przez studia w sposób nietuzinkowy. Żeby to zrealizować, rozpoczął swoje działania od poszukiwania mistrzów. Miał szczęście, że tych mistrzów potrafił znaleźć. Pierwszym wielkim nauczycielem Odona Bujwida był Henryk Hoyer. Henryk Hoyer był profesorem fizjologii i wokół profesora skupiało się życie naukowe studenckie, jak również życie naukowe młodych lekarzy. Wraz z profesorem Hoyerem Odon Bujwid badał prądki Kocha, które zostały niedawno odkryte. Lista mistrzów Odona Bujwida była długa. Na tej liście znajdował się Tytus Chałubiński, znany w Europie lekarz i filantrop. Na tej liście niedługo później znalazł się również Robert Koch i Ludwig Pasteur. Robert Koch przystąpił do organizowania kursu mikrobiologii lekarskiej. Ten kurs był dedykowany studentom niemieckim, ale korzystając z relacji i wsparcia Tytusa Chałubińskiego, w tym kursie wziął udział również Odon Bujwid, ówczesny student Uniwersytetu z Imperium Rosyjskiego. Aby przybliżyć osobę, studenta Odona Bujwida, chciałbym przywołać pewne wydarzenia z wakacji w Ciechocinku. Odon Bujwid, spacerując wokół tężni, czuł odór, nieprzyjemny odór i zadał sobie pytanie, jaka jest przyczyna tego odoru. Pierwsze jego myślenie było nastawione na to, że za to są odpowiedzialne jodki i bromki, które są w solance. To okazało się nieprawdą. Następnym eksperymentem nastawionym w Ciechocinku polegał na rozwieszeniu papierków jodoskrabiowych na okolicznych drzewach i krzakach. Papierki zabarwiły się na fioletowo. Odon Bujwid był pierwszym uczonym, który stwierdził obecność ozonu wokół tężni w Ciechocinku. Teraz już wiemy, że za fetor tężni odpowiada stara, niezmieniana solanka. Kurs mikrobiologii lekarskiej w Berlinie zakończył się i po powrocie do Warszawy Bujwid przygotował 5 wykładów z mikrobiologii lekarskiej zarówno dla studentów, jak i dla pracowników naukowych Uniwersytetu. Był wtedy studentem 4. roku medycyny. Wykłady te zostały wydane drukiem dopiero jak Odon Bujwid skończył studia. I wtedy pojawiła się kolejna informacja ważna z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa. Ludwig Pasteur opublikował informację o szczepionce przeciw wściekliźnie. I znowu pojawił się Tytus Chałubiński jako partner i protektor Odona Bujwida. Relacje Tytusa Chałubińskiego z Ludwikiem Pasteurem sprawiły, że pojawiła się możliwość wyjazdu do Paryża. I teraz bardzo ważna informacja o
finansowaniu tego wyjazdu do Paryża. Wyjazd został sfinansowany przez kasę Józefa Mianowskiego. Kasa została utworzona przez patriotów z zaboru rosyjskiego, ażeby wspierać naukę i postęp intelektualny właśnie w okresie zniewolenia. Gdybym mógł powiedzieć o twórcach tej kasy, był wśród nich Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Leopold Klorberg, jeden z najbogatszych ludzi w Imperium Rosyjskim, jak również inżynier Witold Zgielicki, właściciel pól naftowych w Baku. Wszystko to sprawiło, że pieniędzy, ze środków finansowych kasa miała wystarczająco dużo, aby wysyłać młodych ludzi na staże zagraniczne, jak również finansować wydawanie czasopism naukowych. Wydawano między innymi Chemika Polskiego, ja jestem chemikiem, i artykuły z początku wieku są dostępne w tej chwili w internecie. Przyjazd do Ludwika Pastera zakończył się pewnym zgrzytem, kiedy młody Odon dostał zlecenie na przygotowanie hodowli bakteryjnej, postąpił według wzorców niemieckich. Przygotował pożywkę stałą na agarze, a we Francji, w laboratorium Ludwika Pastera, tylko były pożywki płynne. Ale ten drobny incydent nie zakłócił doskonale rysujących się relacji między mistrzem i uczniem. Odon Bujnik, wracając do Polski, dostał w prezencie dwa króliki zaszczepione wścieklizną i w Warszawie założył pierwszy po Paryżu ośrodek badań nad wścieklizną i pierwszy punkt szczepień przeciw wściekliźnie. Dwa słowa o mistrzu Robercie Kochu. Robert Koch był lekarzem powiatowym w Wolsztynie, w Wielkopolsce. W tym czasie szalały na terenach Europy epidemie wąglika. Wąglik stał się również tematem badań, tematem zainteresowania Roberta Kocha. Co jeszcze trzeba powiedzieć o Robercie Kochu? Robert Koch był amatorem wynalazcą. Te wynalazki dotyczyły mikrobiologii. Robert Koch był pierwszą osobą, która wprowadziła olej imersyjny i dzięki temu można było oglądać, obserwować bakterie pod dużym powiększeniem. Robert Koch zmienił drogę optyczną w mikroskopie, dzięki czemu światło było dużo lepsze. Robert Koch chciał podzielić się swoimi wynikami z Robertem Kochem. Pan profesor Kochen był wybitnym niemieckim botanikiem i mikrobiologiem pracującym we Wrocławiu. To on był założycielem Parku Południowego w naszym mieście, we Wrocławiu. Wysłał wiadomość do pana profesora. Panie profesorze, zapoznałem się z pana wspaniałymi artykułami naukowymi. Ale ja, Robert Koch, również odkryłem coś wielkiego, bo ja odkryłem cykl życiowy bakterii wąglika. Profesor Cohen odpowiedział: proszę przyjechać w najbliższą sobotę. I to, co zrobiło wielkie wrażenie na uczestnikach, na pracownikach katedry, to bagaż Kocha. Jaki to był bagaż? On przywiózł ze sobą klatki. W jednej klatce przywiózł króliki, w drugiej klatce przywiózł myszy, w trzeciej klatce przywiózł żabę, w kufrze przywiózł mikroskop swojej konstrukcji i rzecz najważniejsza dla całego eksperymentu, przywiózł ze sobą również lampę karbidową. Zaczęły się eksperymenty, a wynalazki Kocha doskonale się wpisały w atmosferę, która wtedy zrodziła się wokół tego przedsięwzięcia. Pracownicy naukowi skrzykiwali się,
i mówili, chodźcie zobaczyć, przyjechał Koch i pokazuje niesamowite rzeczy. A co pokazywał Koch? Koch pokazywał cykl życiowy bakterii wąglika, teraz byśmy powiedzieli online, na żywo. Można było obserwować kolejne fazy rozwoju bakterii dzięki jednemu prostemu trikowi. Ten mikroskop, doskonały mikroskop, stolik tego mikroskopu był ogrzewany lampą karbidową. W związku z tym zostały stworzone doskonałe warunki dla rozwoju bakterii wąglika, które przechodziły poprzez poszczególne fazy rozwoju i to można było widzieć czy obserwować online, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w mikroskopie. Rzućcie wszystko i idźcie do Instytutu Fizjologii Roślin zobaczyć eksperymenty Roberta Kocha. Następujące po sobie epidemie cholery oraz zagrożenie cholerą w Krakowie i na terenie Galicji zmobilizowały władze austriackie i władze Uniwersytetu Jagiellońskiego do utworzenia katedry higieny. Pierwszym kierownikiem katedry został profesor Odon Pujwit. Predysponowały go po pierwsze wcześniejsze badania nad cholerą, ale rzeczą najważniejszą było stworzenie odczynnika do oznaczania i różnicowania cholery. Był to odczynnik, który przez wiele lat był używany powszechnie w Europie, a Paul Ehrlich, pierwszy laureat Nagrody Nobla, nazwał ten odczynnik odkryciem Pujwita. Przyjeżdżając do Krakowa, Odon Pujwit przywiózł ze sobą bagaż nadziei na rozwinięcie badań i na służenie społeczeństwu. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe przy budowie, przy tworzeniu wodociągów w Warszawie, włączył się w budowę wodociągów w Krakowie. Pujwit był specjalistą od jakości wody, od skażeń mikrobiologicznych wody. Pomyślmy o budowniczych wodociągów w Krakowie, w Warszawie, w Rzymie, w Afryce, o budowniczych akweduktów. Wznoszę toast wodą za ich zdrowie z podziękowaniem. Innym obszarem zainteresowania katedry higieny były produkty spożywcze. I tutaj kłania się jego doświadczenie wyniesione i z Paryża, i z Berlina. Ale ważną sprawą też była jakość zboża. Wtedy występowało zagrożenie skażenia spożywczym. Pujwit opracował metody wykrywania skażenia zboża przez patogen sporyż. Także jak widać, ten obszar działalności katedry był bardzo szeroki, ale ważną sprawą też było utworzenie wytwórni szczepionek w Krakowie. Wtedy szczepionki były bardzo ważnym elementem ochrony zdrowia. Szeroki panel zainteresowań i działania profesora Pujwita nie sprzyjał jego życzliwemu przyjęciu na uniwersytecie. Również jego żona, Kazimiera Pujwidowa, osoba wyzwolona, nie odnajdowała się dobrze w tradycyjnym środowisku krakowskim. Wtedy ważną sprawą dla Pujwidów było możliwość studiowania kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oto trwała długa walka, zakończona sukcesem. W roku 2021 miasto Kraków uhonorowało aktywność żony profesora Pujwida, Kazimiery Pujwidowej, uchwaleniem nagrody wyróżniającej aktywność kobiet. Przeczytałem autobiografię Odona Pujwita. Jako osoba wychowana w komunizmie nabyłem zdolność czytania tekstów między wierszami. Dostrzegłem żal Pujwita, że nie udało mu się stworzyć szkoły naukowej,
szkoły mikrobiologicznej, szkoły lekarskiej. Spełniał wszystkie warunki, miał wspaniałych mistrzów, nie spełniał tylko jednego. Został wykluczony ze środowiska akademickiego i nie miał już kontaktu z młodzieżą studencką. Karierę Bojwida przerwała tak zwana sprawa Bojwida. Oskarżono Bojwida o szereg nadużyć i niegodziwości. Wszystkie zarzuty zostały obalone. Sąd wojskowy przywrócił mu tytuł pułkownika i przywrócił mu wszystkie prawa przysługujące. Podobnie postąpiło ministerstwo. Jedynie Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego nie uchyliła wcześniej udzielonej nagrody. Udzielona nagana była przyczyną odejścia Odona Bojwida z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odona Bojwida można porównać do potężnej lokomotywy, która była przyzwyczajona do ciągłej jazdy pod górę. A gdybyśmy przywołali wiersz Tuwima, lokomotywa, dlaczego akurat Tuwima? Bo co łączyło profesora Odona Bojwida z Tuwimem? Obydwaj byli esperantystami. I gdybyśmy zrobili wyliczankę wagonów, to w pierwszym jechałyby dziewczyny na uniwersytety, w drugim jechałyby kagańce oświaty, w trzecim wodne pompy i rury, w czwartym pełen zdrowych kotletów, w piątym pura aqua, to w języku esperanto czysta woda. W szóstym na pozór nic, tylko czyste powietrze, siódmy wiezie zamknięte zarazy. Włócząc się po Beskidzie, Odon Bojwid dotarł do miejscowości Czasław. Został zauroczony tą miejscowością, a że tam była możliwość osiąścia, tam utworzył ośrodek badawczy swojej wytwórni surowic i szczepionek i tam otrzymywane były antysurowice. Odon Bojwid utworzył w Czasławiu szkołę. To był jedyny budynek szkolny w tamtym czasie, w którym była bieżąca woda. Ale to nie jest rzecz najważniejsza. Najważniejszą sprawą było to, że uczniowie tej szkoły mogli dzięki wsparciu finansowemu Bojwida uczyć się dalej, głównie w szkołach rolniczych. Trzeba wspomnieć o jeszcze innym obszarze działalności obywatelskiej Bojwida. Bojwid był radnym miasta Krakowa i był zaangażowany w edukację i higienę w mieście. Przezrocze przedstawia miasto Kraków z początków XX wieku. Miasto bez wody, miasto cały czas w zagrożeniu epidemiologicznym. Działania Bojwida w kierunku dostarczenia wody, czystej wody mieszkańcom miasta były jednym z głównych priorytetów władz miasta, jak również i Odona Bojwida. Sprawa Bojwida. Nie utrzymał się żaden zarzut kierowany pod adresem uczonego. Podobna sytuacja spotkała pana profesora Jana Czochralskiego. On również został wykluczony ze środowiska akademickiego uczelni. Jednak środowisko fizyków upomniało się o pamięć o profesorze Czochralskim i w roku 2013 został on patronem roku. Uchwalił to Sejm. Podążając śladami fizyków, upomnijmy się o profesora Odona Bojwida. Upomnijmy się o to, aby został on patronem roku. Proponuję, ze względów organizacyjnych, aby koordynatorem przedsięwzięcia był wrocławski poseł pan Krzysztof Mieszkowski.
zróbmy to ponad podziałami politycznymi, bo profesor Odon Bujwit jest wart tego, żeby być patronem roku 2022. Opowiadając o podróży Bujwida z Paryża do Warszawy, wspomniał pan, że Pasteur podarował Bujwidowi dwa zakażone wścieklizną króliki. W jakim celu? To w ogóle jest z punktu widzenia dzisiejszego dnia wesoła i niewyobrażalna sytuacja, żeby wieść pociągiem osobowym dwa wściekłe, zakażone wścieklizną króliki przez ćwiartkę Europy. Ale wtedy nikt nie zwracał na to uwagi. Te króliki zakażone wścieklizną posłużyły jako źródło do produkcji polskiej szczepionki przeciw wściekliźnie. Z wścieklizną jest taka historia. To jest choroba, której nie da się wytępić. W roku 2022 mamy nowe ogniska wścieklizny na Mazowszu w Polsce. Tym niemniej jednak służby sanitarne są zobligowane do kontrolowania, ciągłego monitorowania sytuacji pandemicznej, sytuacji zdrowotnej na podejrzanych czy analizowanych terenach. I Ludwik Pasteur produkował tę szczepionkę, wykorzystując suszone rdzenie kręgowe tych królików. Ta szczepionka nie była doskonała. Ona uratowała wielu ludzi przed niechybną śmiercią. Wścieklizna jest chorobą, która prowadzi w 100% do śmierci, a rozwija się dość powoli. To, że się rozwija dość powoli, jest czas na podanie szczepionki i na uodpornienie organizmu. W przeciwieństwie na przykład do grypy, która się rozwija bardzo szybko. Wspominał pan, że jedyną metodą leczenia wścieklizny w tamtych czasach, ale przypuszczam, że i do dzisiaj, jest metoda dwóch materaców. Cóż to takiego? To nie jest metoda stosowana obecnie. To była stosowana obecna metoda w czasach przedszczepionkowych. Mianowicie chory, osoba zakażona na wściekliznę, nie miała żadnych szans na przeżycie, a odchodziła z tego świata w strasznych męczarniach. W związku z tym stosowano metodę dwóch materacy. Na jednym kładziono osobę chorą, przykrywano drugim materacem, a mocni pielęgniarze rzucali się na tę osobę i po prostu ją dusili. Było to jedyny sposób na uchronienie osoby zakażonej przed niewyobrażalnymi męczarniami przed śmiercią. Brzmi to bardzo brutalnie, ale taka była prawda. Szczepionka była skuteczna, ale zdarzały się przypadki niepowodzenia. Jeden przypadek niepowodzenia przytrafił się Ludwikowi Pasteurowi, jeden przypadek niepowodzenia przytrafił się również Odonowi Bujwidowi w warszawskiej filii Instytutu Pasteura. Jaka była rola profesora Bujwida w zwalczaniu tyfusu? To było ostatnie zadanie, które chciał zrealizować profesor Odon Bujwid. Profesor Bujwid chciał zmodyfikować metodę Rudolfa Weigla. Żeby wyprodukować jedną dawkę szczepionki, potrzeba było 53 zakażonych. Metoda sugerowana przez profesora Bujwida, oparta o badania pani profesor Heleny Sparrow z Instytutu Pasteura w Tunisie, miała polegać na wykorzystaniu komórek nabłonka płuc jako matrycy do namnażania patogenu. Wtedy znikły problem z ilością substancji czynnej otrzymywanej w procesie, ale spowodować to mogło dalsze konsekwencje. Brak zapotrzebowania na karmicieli wszy, a karmienie wszy chroniło Polaków przed nieszczęściami okupacji. Na początku lat 20. nowo odrodzona Polska zmagała się z rozmaitymi problemami. Jednym z nich był szalejący na terenie nowego państwa polskiego tyfus. Czy szczepienia, które
Polska wdrożyła na początku lat 20., do których przyczynił się m.in. Odon Bujwid, tę sytuację zmieniła. Odrodzona Polska odniosła spektakularne sukcesy w walce z chorobami zakaźnymi. Jeżeli chodzi o tyfus plamisty, z 220 tysięcy przypadków w roku 19, po dwóch latach liczba chorych spadła 20-krotnie. Podobnie było w przypadku ospy, gdzie w przypadku ospy tam po kilku latach nieomal zlikwidowano ospę na terenach Polski, kiedy ona była bardzo uciążliwą chorobą. Jest to wielka zasługa państwa, odrodzonego państwa polskiego, które w bardzo krótkim czasie powołało instytucje, z których potem powstał Państwowy Zakład Higieny, który koordynował akcję szczepień, i temu działaniu nie byli w stanie się przeciwstawić znachorzy i uzdrowiciele. Jak to się stało, że profesor Bujwid zrezygnował z obiecującej kariery w Warszawie, w Imperium Rosyjskim, i postanowił, ośmielił się przenieść do zupełnie innego świata, zaczynać wszystko od początku, że nastąpił transfer jego do Krakowa? Profesor Bujwid, jak jechał z wielkimi nadziejami do Krakowa, jechał z wielkimi nadziejami na Uniwersytet Jagielloński, miał wiele planów i te plany chciał zrealizować, ale przyczyna tkwi troszkę głębiej. Mianowicie pan profesor Odon Bujwid był już wtedy wybitnym badaczem. Jego metoda wykrywania była wtedy powszechnie stosowana na świecie. Jego znajomość cyklu życiowego patogenu również. W związku z tym plany austriackie utworzenia w Krakowie katedry higieny doskonale korelowały z profesjonalizmem profesora Odona Bujwida. To wszystko sprawiło, że profesor Odon Bujwid przybył do Krakowa. Nie został tutaj przyjęty dobrze przez środowisko naukowe. A chodzą słuchy, że w czasie wizyty w Krakowie cesarza Franciszka Józefa skierował on swoje kroki na samym początku tej wizyty właśnie do pracowni Bujwida. Czy to prawda? Tak. Są pewne ślady, które mówią o tym wydarzeniu. Mówią również o tym, że grono profesorskie nie było z tego zadowolone, że jego cesarska mość, Franciszek Józef, tak życzliwie odnosi się do osoby profesora Odona Bujwida, który poniekąd przyjechał z innego kraju. Przyjechał z Rosji. Jako kilkulatek Odon Bujwid zamieszkiwał w majątku Piłsudskich. Czy możliwe jest, że spotkał się wtedy z Józefem Piłsudskim? Wtedy nie, bo Bujwid był o 10 lat starszy od marszałka Piłsudskiego. Tym niemniej jednak zarówno marszałek Piłsudski, jak i Odon Bujwid darzyli Zułów, to miejsce, w którym mieli majątek, wielkim sentymentem. I tam często przyjeżdżali na wakacje. W związku z tym chłopcy mieli szansę spotykać się w Zułowie jako kilkunastoletni chłopcy. Można zatem sądzić, że późniejsze działania Bujwida w czczące pamięć Piłsudskiego wywodzą się właśnie z wczesnego dzieciństwa. Tak, myślę, że to można powiedzieć, że taki jest pewnik. Bujwid uczestniczył w budowie kopca marszałka Piłsudskiego, jak również we wszelkiego rodzaju uroczystościach czczących pamięć marszałka.